dobry. Słowo na dzisiejszy dzień, na 16 kwietnia, jest zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale, 10 i 12 wierszu. Niech nie znajdzie się u Ciebie ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z listu apostoła Pawła do Efezjan z 5 rozdziału czytam wiersze od 9 do 11. Owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, a je raczej karćcie. Moi drodzy, żyjemy w takich światach, gdzie właściwie, w takim czasie i w takim świecie, gdzie właściwie rozum, zdrowy rozsądek, twarde fakty, dane liczą się, są ważne i są jak najbardziej miarodajne. Twarde fakty i dane to także to, o czym czytamy w Ewangelii. Życie Jezusa, Jego nauczanie, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. To dla nas z perspektywy chrześcijańskiej też jest niezwykle istotne, aczkolwiek dla wielu ludzi dzisiejszego świata też wydaje się to być absurdem. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, co wydaje się być absurdem i na pewno nim jest, a niekoniecznie jest tak traktowane przez ten taki racjonalny, ułożony, współczesny świat. To, o czym mamy napisane właśnie w Księdze Mojżeszowej, w 5 Księdze Mojżeszowej. Mianowicie chodzi o wróżbiarstwo, chodzi o czary, o gusła i tak dalej, i tak dalej. W każdym właściwie szanującym się czasopiśmie, czy może mniej szanującym się nawet czasopiśmie, czy gazecie, znajdziemy horoskop na dany dzień, tydzień czy miesiąc. Internet właściwie wypełniony jest tego typu treściami. Gdy posłuchamy rozgłośni radiowych nadających skądinąd dobrą muzykę, też niejednokrotnie spotkamy się z programami prowadzonymi przez wróżbitów. I ludzie, którzy konsultują się z wróżbitami, wydają się mocno wierzyć w to, w te treści, które tam są przedstawiane. Czy zatem to, co miało miejsce kilka tysięcy lat temu w starożytnym Egipcie i nie tylko, jest aż tak bardzo odległe od dzisiejszej rzeczywistości? Wydaje się, że nie. Te wszystkie postawy związane z wróżbiarstwem, z czytaniem horoskopów, z czarami, wróżbami, jakimiś na przykład walentynkowymi albo andrzejkowymi, to wszystko, co związane z różdżkarstwem, z pierścieniami Atlantów i przypisywaniem jakiejś magicznej, niezwykłej mocy, to wszystko wydaje się być gusłem i bzdurą, głupotą w stosunku do Ewangelii. Czytamy tutaj w liście do Efezjan, Paweł bardzo konkretnie mówi o tym, że światłość, dobroć, sprawiedliwość i prawda mają nas charakteryzować. Światłość, dobroć i sprawiedliwość i prawda to jest wiara w krzyż, wiara w Jego zbawczą moc, wiara w poranek zmartwychwstania, w prawdę o otwartym grobie i to, że Jezus Chrystus ten grób opuścił, po to, by także i nam dać wieczne życie. To nie są wróżby, to nie jest nic nieprawdopodobnego, to jest pewnik, który jeśli wierzymy, to tak na pewno się stanie i to nam Pan Jezus zostawił. Dlatego nie bez powodu za mną dzisiaj tryptyk przedstawiający zmartwychwstanie Pana Jezusa. I może tak dokładnie nie widać, ale z perspektywy tego otwartego grobu z porzuconym prześcieradłem bardzo daleko na środku widać Golgotę i na niej trzy krzyże. Akurat nie wiem, czy te krzyże widać wyraźnie u was. Natomiast to jest nasza chrześcijańska prawda. O zmartwychwstaniu, o drodze do życia, która prowadzi przez krzyż, o konieczności wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, o konieczności chrztu. I wtedy, jeśli mamy tę pewność, jeśli mamy tę ufność, żadne wróżby, żadne horoskopy, żadna różdżka, ani tym podobne przedmioty czy zachowania nie będą nam do niczego potrzebne. My, jako chrześcijanie, mamy wierzyć w Chrystusa, który za nas umarł, który daje życie, który zbawia. Tej wiary gorąco z całego serca życzę. Miłego dnia. Amen.